Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy materiał na temat tunelu Świnoujście. Właśnie mija 9 miesięcy od otwarcia tunelu pod Świną, a więc przyszedł odpowiedni czas na pewne podsumowania funkcjonowania przeprawy oraz wpływ tunelu na mieszkańców Świnoujścia oraz lokalną gospodarkę miasta. W materiale przedstawię Państwu informacje o tym, że tunel w Świnoujściu idealnie może posłużyć jako schron. Ostatnio przeprowadzono badania w tym zakresie i stwierdzono, że żaden pocisk nie przebije się przez tunel. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu rynekinfrastruktury.pl pod tytułem Ogromne zainteresowanie kierowców tunelem pod Świną. Autorstwa pana Mikołaja Kobryńskiego oraz artykuł na portalu money.pl pod tytułem Tunel pod Świną schronem. Pocisk się przez to nie przebije. Autor artykułu nie podpisał się. Tunel Świnoujście to jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Przeprawa była całymi latami oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Nie dziwi więc fakt zadowolenia mieszkańców oraz wielkiego zainteresowania tunelem przez kierowców. W społeczności mnożą się pytania, ile tak naprawdę kierowców codziennie jeździ tunelem oraz jak wielkie skutki gospodarcze i społeczne przyniosło za sobą otwarcie tunelu pod dnem Cieśniny Świny. Postaram się Państwu odpowiedzieć na te pytania. Tunel Świnoujście został otwarty 30 czerwca 2023 roku, czyli mija już 9 miesiąc od otwarcia tej niezwykle ważnej przeprawy. Jednak prace nad tunelem w Świnoujściu zaczęły się we wrześniu 2018 roku. Największe zainteresowanie tunelem pod Świną miało miejsce na początku 2021 roku, kiedy to rozpoczęło się drążenie tunelu pod dnem Cieśniny Świny. Tunel pod Świną połączył dwie największe polskie wyspy, czyli Uznam i Wolin. Tunel przebiega pod dnem Cieśniny Świny. Tunel Świnoujście wraz z drogami dojazdowymi liczy około 3200 metrów, a długość samego tunelu to 1483 metry i 80 cm. Tunel posiada po jednym pasie w każdą stronę ruchu. Tunel jest wyposażony w system wentylacji, monitoringu i bezpieczeństwa. Przeprawa w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Koszt budowy tunelu przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W tunelu wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Niedawno pojawił się pomysł, aby zwiększyć ograniczenie prędkości w tunelu do 70 km na godzinę. Lecz sprawę tę musi zbadać policja i wydać ekspertyzę. Zatem na razie przejazd tunelem trwa od 3 do 4 minut. Ruch tunelu jest dość spory. Każdego dnia tunelem przejeżdża około 15 tysięcy aut, a bywają dni, w których ruch samochodowy dochodzi do nawet 20 tysięcy samochodów. Dzienny ruch pojazdów w tunelu przekłada się na ogromną liczbę samochodów, które przejechały tunelem do tej pory. A liczba pojazdów zdaje się, że już dawno przekroczyła 3 miliony samochodów. Świadczy to niewątpliwie o ogromnym zainteresowaniu tunelem, zarówno przez mieszkańców Świnoujścia, jak i turystów odwiedzających miasto. Tutaj trzeba zdać sobie sprawę, że promy w ciągu całego roku obsługiwały około 2,5 miliona samochodów, a tunelem przejechało już znacznie więcej pojazdów. To uzmysławia, jak wielka jest poprawa przepustowości komunikacyjnej w mieście. Zanim przejdziemy do skutków gospodarczych i społecznych, to omówię dla Państwa ostatnie informacje, które wskazują na to, że tunel pod Świną idealnie posłużyć może jako schron. Jak informuje portal money.pl, na terenie Świnoujścia jest 14 schronów, a w jednym z nich znajduje się sztab zarządzania kryzysowego na wypadek konfliktu. Funkcję schronu może pełnić też otwarty pod koniec czerwca 2023 roku tunel pod Świną. Jak podkreśla naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu, pan Robert Karelus. Miejsca doraźnego ukrycia, które zapewniamy, to są piwnice, garaże podziemne, a w tej chwili doszedł jeszcze tunel. On posiada wyjścia awaryjne, swój system wentylacji
a grubość powłoki nad nim to 12 metrów skał i 12 metrów wody, więc pocisk się przez to nie przebije. Jak widać, tunel Świnoujście to nie tylko korzyści uwidaczniające się na pierwszy rzut oka, ale również może stanowić realne zabezpieczenie obrony cywilnej. Myślę, że teraz warto przejść do skutków społecznych i gospodarczych, jakie przyniósł tunel Świnoujście. Na pierwszym miejscu należy wymienić poprawę komunikacji w mieście. Kierowcy mogą swobodnie podróżować pomiędzy różnymi częściami miasta i nie muszą już czekać w często długich kolejkach na prom. Promy co prawda funkcjonują, ale przewożą głównie pieszych i rowerzystów, którzy nie mogą korzystać z tunelu. W Świnoujściu powstała również wygodna komunikacja miejska. Po otwarciu tunelu utworzone zostały nowe linie autobusowe, którymi można swobodnie przejechać tunelem pomiędzy wyspami. Co ciekawe, zauważalną zmianą po udostępnieniu inwestycji jest otwarcie Świnoujścia dla jednodniowych turystów ze Szczecina i okolic. Nie ma jeszcze oficjalnych danych, ale według wstępnych szacunków ich liczba wzrosła o około 25%. Zyskują na tym m.in. gastronomicy i branża handlowa. Jak się okazuje, z entuzjazmem o tunelu wypowiada się nawet strona niemiecka, która na początku budowy przeprawy nie była zachwycona tym pomysłem. Niemcy obawiali się, że tunel spowoduje zmniejszenie ilości turystów na wybrzeżu niemieckim i wybierze polskie kurorty. Jak piszą niemieckie media, turyści i mieszkańcy mogą łatwiej podróżować pomiędzy Świnoujściem a wyspą Wolin, bez konieczności korzystania z promów. Jak napisał niemiecki portal Nordkurier.de, Niemcy mogą szybciej i wygodniej dotrzeć do celu samochodem, jeśli chcą odwiedzić polskie wybrzeże Bałtyku. Po otwarciu tunelu zniknęły również takie problemy, jak ograniczone do jednej strony miasta przejazdy taksówkarskie czy zamawianie jedzenia na dowóz w ograniczonej strefie. Teraz już nie ma takich problemów. Niewątpliwie w najbliższym okresie wakacyjnym liczba turystów w Świnoujściu może znacznie wzrosnąć. Może to spowodować ogromne zyski dla lokalnych biznesów, na przykład z branży hotelowej czy gastronomicznej. Większe zainteresowanie może przełożyć się na wyższe ceny noclegów, a należy zwrócić uwagę, że niedługo zostanie oddana trasa S3 do Świnoujścia, co tym bardziej powiększy natężenie ruchu samochodowego do miasta. Tunel pod Świną to inwestycja cywilizacyjna dla Świnoujścia, dzięki temu miasto wreszcie stało się spójnym ośrodkiem miejskim bez barier komunikacyjnych. A wy co o tym sądzicie? Śledziliście budowę samego tunelu? Ja przyznam się Państwu, że bardzo byłem zainteresowany przebiegiem prac i teraz skutkami funkcjonowania tunelu. Jestem ciekawy Waszego zdania. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale, na przykład o porcie w Gdańsku czy przekopie Mierzei Wiślanej. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.